spacer. O, na wszystko. Idziemy sobie wszyscy na spacerek. Moje nogi zamarzają. Nie, ja to był głupi pomysł, wracam. Podobno to jest najwięcej bursztynu na Morzu Bałtyckim. Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem. Cześć sąsiad, jak impreza? No i dojechaliśmy, zobaczcie jaki wiatrak. No i kolejny zimowy wyjazd, tym razem na ferie. Pakujemy przyczepkę, ładujemy akumulatory, lejemy wodę, ropę do wybasto i zaraz będziemy gotowi wyjechać przez siebie. Wyjeżdżamy z Gdańska. Przywitał nas śnieg z deszczem. A już się zapowiadało słoneczko, już się cieszyłem, że będzie może chłodno, ale będzie słoneczko, a tu nic. Jedziemy jakby na święta, pada śnieg. Co tam robisz? Ja sama. Ty sama? Chcesz nagrać coś? Tak. Masz nagrać? Tata prowadzi nagrać. Tu jestem. Gdzie tutaj łąca się? No, ale my już na miejscu. Zrobiliśmy takie małe miasteczko karawaningowe. Idziemy na spacerek. Idziemy sobie wszyscy na spacerek. Tam nie Lila? Tak się schowałaś. O, wszyscy idziemy. I trafiliśmy nad morze. Wam zrobiłam! Podejście numer 1. Albo się uda, albo rezygnujemy. Nie, lepiej nie. Fajnie, cieplutko jest. O, fajnie jest, kurde. Cieplutko. Nogi już mi zamarzają, ale co? Wiem. To nie jest tak źle nawet, jak myślałem. Tylko że już nie czuję nóg. Teraz dalej jestem. O, ale zimno. Było zimno. Następna fala leci. O, moje nogi zamarzają. Nie, to był głupi pomysł, wracam. Wracam, głupi pomysł był. Pala. Zimno. Pada śnieg. Prawie że. Słońce wyszło, jest chyba na minusie. Nie czuję nóg. Tararararara. To był głupi pomysł. No, także udało się wejść do wody. Jest całkiem ciepło, jak się wyjdzie, tylko
w palcu nóg najgorzej. Prawie za marcu. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. No i wróciliśmy z nadmorza. Robimy obiadek. Wszyscy siedzą, robią obiadki. A Lila została tutaj taki rower. O, teraz Lila dorwała rowerek biegowy. No także jesteśmy na polu biwakowym Młody Delfin. Jest naprawdę spoko, są sanitariaty, wszystko, kuchnia czyściutko. Właściciel jest mega uprzejmy, daje nam tu wszystko, rowerki dla Lilki, co tylko chcemy. Oby więcej takich ludzi było, to naprawdę przygoda karawaningowa byłaby jeszcze fajniejsza. Jesteśmy w Mikoszewie na plaży. Zobaczcie, to miejsce jest znane z tego, że tutaj przychodzą łowcy bursztynów. W nocy nawet z lampami UV i szukają bursztynów. Podobno to jest najwięcej bursztynu na Morzu Bałtyckim. Piesek nawet szuka. Ale szuka. One się tak błyszczą. Także teraz my trochę poszukamy. O, tutaj proszę, co powstaje? Żabki, żabki. Karawanin Kaszuby. A może i masz rację? Może jedna może być tak. Na przykład nie wszystkie muszą być takie same. No, także ludzie sobie zbierają bursztyny, a my bawimy się żabkami. Są cztery przyczepki, trzy kampery i bawimy się. O, ciocia już Lilką się zajmie i wujek. No, rób tak jak ciocia i wujek. No, jest super. Kiełbaski robimy. Ale jest coś w ogniu, jak się patrzy, to tak uspokaja, nie? No, jest fajnie, wesoło. Serce, duszę bym dał. Kiedy gdy się widzę ze mną ja.
Czystej pościeli żyżynko pić. Ja całe ciałem zmądrzeć, po ich stronie być. Pomyślałem, wiem co zrobię, aby stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. So close, no matter how far. Daniel. O, uwielbiam. Taka cisza, wszyscy czekają. Zestrunować, jak to się mówi. Nie stresuj. Czekają. Nie stresuj się, cała Polska. Poczekaj, włączę na żywo, live. Wszyscy patrzą, czekają. Telefony nastrojone. I uwaga, Zenek. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato. A w myślach moich jesteś ty. Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz. Ja tym razem może.
Przez twe oczy, zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Brawo! Jakub oni nie mają. Ta od razu to, na specjalne zamówienie, to warto zrobić. Teraz siedzimy na jadalni, bo chłodno. O, jakiś sąsiad. Sąsiad, tutaj. Aaaa! Co nie mówiłeś? Teraz Jakub oni nie mają. Ta od razu to, na specjalne zamówienie, to... To jest sąsiad, jak impreza? O, całkiem dobrze. Dobra, daj buziaczka. O nie, dobra, poczekajcie, za daleko to już zaszło. No i nastał kolejny dzień. Oczywiście zaczniemy od kawki. I teraz zrobimy sobie... Kurtka Lili. Zrobimy sobie śniadanko. Mamy taką turystyczną lodówkę, bo ta jest na razie z tyłu zamknięta na zimę, żeby nie wiało. Więc bierzemy sobie taką turystyczną na 12 V i robimy śniadanko. No i nastał ranek. Sprzątamy po imprezie. Każdy swoje rzeczy pakuje. I dzisiaj wszyscy się zwijamy stąd. Było fajnie. Trzeba kręcić jak rowerek. Nie Jesteśmy w miejscowości Drewnica Żuławki i tutaj jest pełno takich fajnych drewnianych domków, niektóre są naprawdę fajnie zadbane, takie stare, tradycyjne domki. Teraz na mapach Google znaleźliśmy jeszcze jakiś stary wiatrak, podobno fajne miejsce do zdjęć, już go widzimy, jedziemy tam. Droga jest tylko taka z płyt drogowych ułożona, więc musimy wolniutko, wolniutko jechać. No i dojechaliśmy, zobaczcie jaki wiatrak. Zaraz zobaczymy, z którego on jest roku, ale trochę lat na pewno ma. Wiatrak Koźlak z 1718 roku, słuchajcie. No, 300 lat. A zobaczcie, że to jest samo drewno. Tutaj chyba żar należy jeszcze. No, ale nie będziemy naruszać tego budyneczku. Próbować tam wchodzić. I dobra, zobaczyliśmy trochę drewnianych domków, drewniany wiatrak 300-letni. Chyba możemy jechać dalej. No i jeszcze jeden fajny budyneczek znaleźliśmy na mapach Google'a. Zabytek. Ale jak ładnie odrestaurowane, wszystko ładnie pomalowane. Tam jeszcze niemieckie napisy są. Teren prywatny, więc nie będziemy wchodzić. Ktoś tu mieszka. Fajne, fajne. Dom podcieniowy. A, to wiąże się z tym tutaj łukiem i tarasem u góry. O ile pamiętam, dom podcieniowy. Przyciapka jedzie dalej. O, następny domek podcieniowy. Podcień to jest właśnie chyba to, co jest tu pod spodem, pod tym górnym piętrem. Tu jakie fajne ceglany też i drewniane, ale to już wygląda dużo nowiej. Nie ma tabliczki, że zabytek, więc chyba to jest po prostu postawione w starym stylu. Czy
będzie jeszcze kościółek ceglany. Tutaj też znowu. Nie, żuławki. I te okoliczne małe wioski są bardzo urokliwe. Te domki fajne. Warto sobie przejechać i popatrzeć na te, na tą architekturę drewnianą. Jedziemy dalej. Lila jest głodna, więc już nie będziemy tutaj krążyć. Jedziemy coś zjeść.